Cześć wszystkim, dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Bartek Postek, jestem w branży e-learningowej, edtechowej, jak zwał, tak zwał, od 6 lat, więc troszeczkę już rzeczy spróbowaliśmy, mnóstwo porażek ponieśliśmy, o których też mogę dzisiaj poopowiadać. Generalnie na początek wam założenia dzisiejszej prezentacji objaśnię. Ponieważ widziałem, że jest nas dużo jako prelegentów, stwierdziłem, że robimy wersję taką z lotu ptaka, czyli 15 minut góra postaram się zmieścić z prezentacją. Mam nadzieję, że się uda, może nawet szybciej, żebyście mieli chwilkę czasu na pytania, a generalnie chciałbym was jakimiś tematami, jeśli się zainteresujecie, to po prostu kontaktujcie się do mnie bezpośrednio, a tam na ostatnim slajdzie zostawię do siebie kontakt. Czyli lecimy. Założyłem firmę Fan Media 6 lat temu. Tworzymy kursy online. Na dzień dzisiejszy mamy blisko 600 tysięcy zarejestrowanych użytkowników i stworzyliśmy również aplikację do nauki języków obcych Learni, która na ten moment posiada ponad 500 000 instalacji, które pozyskaliśmy w 1,5 roku. Tak wygląda struktura naszych kursów. Ona na ten moment się składa z takich 3 obszarów lub 2, zależy jak patrzeć, czyli kursy językowe dla młodzieży i dorosłych pod marką Learni, kursy dla dzieci Fan English i Fan Junior, to już jest tylko język angielski. Learni na ten moment ma 5 kursów językowych, angielski, niemiecki, włoski, francuski. Dostępna jest w interfejsach tych samych, tak, czyli Francuzi mogą się uczyć wszystkich języków oprócz francuskiego. I kursy raz, dwa, trzy, czyli kursy specjalistyczne, tam mamy wszystko od obsługi Photoshopa, mnemotechnik, fotografii, skończywszy na masażu. No, mam jakiś wykres naszych użytkowników, on jest trochę stary, bo sprzed roku. Na ten moment mamy 591 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Parę slajdów, żebyście zobaczyli, jak wygląda apka. Staraliśmy się, żeby była ładna, to jest nasz Learni. Apka składa się z 2 głównych elementów, czyli ze słówek i z kursu. Idea jest taka, że słówka macie za darmo, słówek możecie się uczyć za free, a jeśli chcecie więcej, kurs kosztuje. Naszą ideą od samego początku było stworzyć aplikację, która bardziej przypomina podręcznik do nauki języków, a nie takie proste apki, jakie znamy jeszcze do dzisiaj w większości naszych konkurencji. Z naszą aplikacją naprawdę można się uczyć kilka lat. Na ten moment korzysta z nas ponad 300 instytucji edukacyjnych, które przeprowadzają nauczanie. Nawet jedna z uczelni w Bydgoszczy, niestety, ale z naszej winy, skorzystała z nas jako z pretekstu, żeby ograniczyć liczbę zajęć stacjonarnych i przerzucić część do e-learningu. Nie chcieliśmy tego, generalnie nie zachęcamy do tego. Bardziej pokazujemy e-learning jako taką funkcję do zwiększenia efektywności nauczania w czasie indywidualnym, jakiej normalnie brakuje. Sam język angielski to jest to ponad 1000 lekcji interaktywnych. Każda lekcja składa się z kilku modułów. Między innymi mamy fotolekcje tutaj, które możecie zobaczyć po prawej stronie. Mamy filmy, różnego rodzaju gry, całą tą gamifikację. Bardzo dużo multimediów staramy się wykorzystywać, czyli jak najwięcej uderzać obrazem, łączyć go z napisami, łączyć go z dźwiękiem. Treści wszystkich w całym kursie na ten moment to jest ponad 5000 modułów multimedialnych, więc kawał roboty naprawdę nas to wszystko kosztowało, żeby to wytworzyć. Samych filmów, słuchajcie, ostatnio liczyłem, mamy około 300, więc kawał. Jakoś tam rośniemy. Na ten moment nasz serwis Learni odwiedza około 100 tysięcy użytkowników miesięcznie, nie jest to jakoś strasznie dużo, ale jest to trochę. Byliśmy w Dolinie Krzemowej z Pawłem, który tu ze mną dzisiaj przyjechał, mieliśmy przyjemność wygrać jeden konkurs. Fajne doświadczenie, miesiąc tam siedzieliśmy, mieliśmy szkolenia. Też się dzielę z chęcią z tym doświadczeniem. I teraz konkrety, bo jakby skupiłem się na tym, że chcecie się dowiedzieć mniej więcej, co robimy global. Na ten moment sprzedajemy nasze kursy przez partnerów w 49 krajach. W zeszłym roku się otarliśmy o 50, byliśmy trochę źli na siebie. I mamy tu na myśli kraje, gdzie są sklepy komersowe, które dokonały sprzedaży za co najmniej kilka tysięcy złotych w zeszłym roku. Więc jest tego trochę. Jakby chciałbym wam pokazać, ten schemat jest dosyć prosty, tak, czyli namierzamy partnera, który jest chętny rozlicza się z nami w modelu CPS-owym. Wiadomo, że to nam ogranicza rynek, ale jest to najbardziej skuteczna i elastyczna forma współpracy. Wiadomo, że jest ją ciężej zdobyć takiego partnera, łatwiej byłoby na odsłonówkę czy na kliki, ale na koniec dnia jest to bardziej elastyczne, jeśli chodzi o skalowanie. Nie musimy sprawdzać jakości partnera, po prostu dajemy mu kody, tyle ile sprzeda, tyle dostanie pieniędzy. My nie mamy ryzyka, dzięki czemu możemy na masę uderzać do tych partnerów i brać każdego chętnego, mówiąc brutalnie. Więc
Moduł współpracy jest naprawdę banalny, ktoś dostaje od nas paczkę kodów, my regularnie tam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie sprawdzamy, ile kodów zostało zrealizowanych, pod kody są podpięte wartości, typu wartość sprzedaży, prowizja partnera, leci faktura i się rozliczamy, a klient dostaje dostęp do naszego kursu, który sobie aktywuje, więc naprawdę model nie jest skomplikowany. I teraz tak, jak pozyskujemy tych partnerów? Tu też nie ma specjalnej filozofii. To są bardzo proste sposoby, czyli cold mailing, umawianie się na kole i umawianie później planów promocyjnych, czyli jak już łapiemy tego partnera, no to trzeba go później pilnować, tak? Pilnować go, żeby nas dobrze wypozycjonował ze swoim sklepie, żeby najlepiej wysyłał jakieś mailingi promocyjne. Oczywiście my musimy w zamian się odwdzięczyć jakąś ciekawą promocją, a to zależy z kolei od siły przetargowej tego partnera. To wydaje się proste, ale tych partnerów mamy naprawdę dużo, o czym za chwilę, bo w zeszłym roku aktywnie współpracowaliśmy z blisko 150 partnerami, więc taka operacyjna, biznesowa robota jest naprawdę męcząca, jest obciążająca i trzeba ją optymalizować zwyczajnie, czyli równocześnie pozyskiwać tych partnerów, obsługiwać tych bieżących, to jest dużo roboty, dużo papierków, ale generalnie fajnie. Warto, bo jest to tak naprawdę też efektywny kanał marketingu dla nas, my tych klientów później mamy w bazie, więc robimy upsele, cross-sele i tak dalej. Jeśli chodzi o nasze działania marketingowe, no to może mogę Wam jakby takie najłatwiejsze rady przekazać w tak krótkim czasie, czyli pierwsze co robicie, to musicie uderzyć po oczach użytkownika, jakie są wartości, które dostanie użytkując wasz kurs. I fakt, że widzicie coraz więcej na pewno stronę, gdzie wchodzicie i widzicie od razu jakąś informację pod tytułem najłatwiejsza metoda do, albo skorzystaj z nas, zaoszczędź. To się może, mi się kiedyś to wydawało prymitywnie osobiście. Mieliśmy bardziej takie fancy podejście pod tytułem trochę artistic, zrobimy szerszą opowieść na landing page'u, powiemy dlaczego robimy to, co robimy i dlaczego w ogóle przyszłość należy do e-learningu. Na to jest miejsce, ale w innym kanałem, czyli w content marketingu. Jeśli chodzi o landing page, już to miejsce, gdzie chcecie doprowadzić do transakcji, to musi być od razu cut to the business, czyli ile wydam i za co, co dostanę. Im mniej, tym lepiej. Przynajmniej na pierwszym rzucie możecie oczywiście zawsze pod przyciskami dowiedz się więcej, poznaj opinię, zrobić jakby taką strukturę, się śmiejemy, góry lodowej, gdzie widzicie ten czubek. Jak ktoś ma ochotę, to się zadowala tymi 50%, które jest na wierzchu, a dla tych kilku bardziej zainteresowanych zostawia się te 95% treści łatwo dostępnych, gdzie można sobie przeglądać referencje, opinie, taki głębszą ideę wytworzenia produktu, zespół, wszystko i tak dalej, ale tak czy inaczej te 5% musi być super zoptymalizowane, musi być bardzo graficznie przejrzyste i tekstowo i tak dalej. Tu nie ma miejsca na zbytni bullshit, ale z kolei w content marketingu, o którym za chwilę wygląda to troszeczkę inaczej. Przy okazji wszystkich waszych przekazów marketingowych, problem, o którym my się zawsze w pierwszej kolejności najbardziej rozbijaliśmy, to problem wiarygodności. Generalnie jak wchodzicie na jakąś branżę typu e-learning, to i tak macie gwarancję, że 95% ludzi nie kuma, o co chodzi, z użytkowników internetu, a ci, którzy kumają, w 95% nie kumają, kim jesteście, jaki brand oferujecie, czy nie próbujecie ich naciąć, etc., etc., więc wszystkie rzeczy, które pozwalają Wam zbudować wiarygodność, muszą się znaleźć bardzo wysoko w priorytetach komunikacyjnych, bardzo wysoko. Jak to robić? No, na przykład te konkursy startupowe, z których się czasem ludzie śmieją, bo nie ma oczywiście żadnych nagród, jak to zwykle bywa, ale jest jakiś certyfikat, jest jakaś statuetka, to może Wam się wydawać śmieszne, bo to nic więcej oprócz tego śmiesznego przedmiotu nie oznacza, ale tak naprawdę oznacza, że ktokolwiek na tym świecie przejrzał Was produkt i stwierdził, że jest fajny. To takie małe coś sprawia, że już wchodzicie w te 5% produktów, które mają rozpoznawalność na rynku internetowym i e-learningowym, więc warto z tego korzystać. Zawsze się śmiejemy, że stosujemy zasady Pareto, jeśli chodzi o marketing, czyli 80% czasu, który poświęcamy na marketing, tworzenie treści marketingowych i tak dalej, to jest taka typowa robota pod tytułem mailingi, landing page, ustawianie AdWordsów i tak dalej, ale 20% to trzeba poświęcić na naszą polską tradycyjną partyzantkę,
Czyli próbowanie łapać takie rzeczy typu jakąś statuetkę złapać, jakąś fajną referencję, jakiegoś, nie wiem, blogera, żeby o was napisał, cokolwiek, co wam daje wiarygodność. To jest słowo fetysz. Parę słów o freemium. Te 6 lat to naprawdę kupę czasu spędziliśmy na testowaniu różnych modeli. Co daj za darmo, żeby użytkownik skonwertował, czy może w ogóle cokolwiek warto dawać za darmo, może od razu powinien dostać przycisk kup teraz i paywalla użytkownik na twarz. I teraz oczywiście pytanie jest, co jest najbardziej skuteczne i moja ulubiona odpowiedź, to zależy. Czyli tak, 3 modele, które stosujemy. Mamy tak, płatność od razu, free trial z podaniem karty płatniczej i free trial bez podania karty. Musicie zrozumieć swojego użytkownika, w szczególności proces decyzyjny, na ile on jest, jak to się mówi, gorący. Jeśli on zapada w trakcie odwiedzania landing page'a, no to ciśnijcie go od razu, żeby dokonał płatności. Dajcie mu jakąś dobrego, jakiś fajny landing page i duży przycisk kup teraz i to oni wam skonwertują. Ale jest duża część użytkowników, a czasem w ogóle całe segmenty rynku, które już w ten sposób nie działają i zawsze wymagają jakichś testów i tu są 2 szkoły. Czyli free trial z podaniem karty lub bez podawania karty. My na ten moment jesteśmy w fazie testów, więc nie jestem w stanie wam udzielić jakby takiej bardzo twardej odpowiedzi, co działa, bo to przede wszystkim zależy od waszego rynku. Mogę wam powiedzieć, że na ten moment widzimy, że większe wartości są z użytkowników indywidualnych, kiedy dajemy im możliwość zakupu jednorazowego bez zobowiązań pod tytułem karta, ale pod warunkiem, że jest to dostęp tam dłuższy niż półroczny. W dostępach krótkich, typu miesięczne, moim zdaniem nie opłaca się z kolei robić płatności jednorazowych, no bo na tej jednej płatności się skończy. Chyba, że macie jakiś magiczny, bardzo efektywny sposób komunikacji, typu, nie wiem, telefony, SMS-y i gwarancje, że ci ludzie to odbierają i dostają. To tak z czapki daje. My na ten moment po prostu jak się patrzymy, jakie są open rate'y na mailingach, jakie są CTR-y, stwierdzamy, że płatność jednorazową udostępniamy dopiero od dostępów półrocznych. A jeśli ktoś chce sobie spróbować za złotówkę pełny dostęp, to też pozwalamy, lub kupić sobie dostęp tam za 30-20 zł miesięcznie, no to też pozwalamy, ok, ale wtedy podpinasz kartę. Chcesz zapłacić jednorazowo, ok, ale musisz wydać co najmniej 99 zł za ten dostęp kilkumiesięczny. To jest strategia, którą my stosujemy. Uważamy, że to nam zwiększa wartość użytkownika, może się mylimy, ale troszeczkę już tam to przeklikaliśmy. W internecie jest kilka takich ciekawych tabelek pokazujących, jakich konwersji powinniście się na każdym etapie lejka spodziewać, w zależności od tego, jaką metodę stosujecie. Czemu teraz nie będę mówił. Content marketing to jest coś, co de facto robimy od 2 lat, ale na porządnie robimy to od pół roku. Z content marketingowych akcji, które nam najfajniej wyszły i do dzisiaj nam konwertują, to mieliśmy parę fajnych współpracy z różnego rodzaju fundacjami, które zajmowały się podnoszeniem jakości kształcenia i specjalnie dla nich zrobiliśmy specjalny program freemium, który oni promowali wśród konkretnych grupach, które były w naszym targecie zainteresowań, na przykład nauczycieli, bo oni przez samo użytkowanie budowali naszą wiarygodność jako osoby, które się cieszą większym zaufaniem społecznym w dziedzinie nauczania. I to do dzisiaj jakby nam konwertuje na to, że mamy dużo lepsze dotarcie do pewnych grup, które na przykład 3 lata temu weszły z nami we współpracę. I to jest naprawdę niesamowite, jak się patrzy, że instytucje, które złapaliśmy na freemium, mają open rate 3-4 razy wyższe i tak samo kilka razy wyższe CTR-y, czyli jakby efektywność bazy po wysłaniu mailingu na klik są typu 12-krotnie lepsze na bazie, którą nam złapała na przykład fundacja, którą wyhodowaliśmy, z którą współpracowaliśmy przez 1,5 roku, tłumaczyliśmy, dlaczego nasza współpraca jest fajna, a na koniec dnia, jak zrobiliśmy coś płatnego, nie zabraliśmy im tego, co daliśmy za darmo, to też jest bardzo istotne, bo się użytkownicy lubią wkurzać wtedy. Jeśli chodzi o content marketing dzisiaj, to pierwsza rzecz, o którą raz jeszcze przypomnę, zadajcie sobie pytanie, kim jest wasz użytkownik i jakie treści chciałby dostawać, żeby obcować z waszą marką, bo to tak naprawdę o to chodzi. Tak? Wracamy do tematu tego, żeby mając ich w górze lejka konwersji, musicie przede wszystkim pracować nad rozpoznawalnością i nad wiarygodnością. I wtedy ta baza wam dużo lepiej konwertuje, jak w pewnym momencie zrobicie push na sprzedaż, co jest oczywistością. I tu macie jakby takie podstawowe narzędzia, typu social media, LinkedIny, newslettery, blogi.
Bardzo polecam grupy, żeby korzystać z grup na fejsie tematycznych. No i cele, macie świadomość, sympatia, pokazywanie korzyści, generowanie na koniec dnia triali i leadów sprzedażowych. To jest nasza mapka, mamy 150 partnerów, jak już mówiłem i przeleciałem. No więc tak jak mówiłem, to była zajawka taka szybka, żebyśmy mieli jeszcze czas pogadać. Ale ponieważ generalnie my się kierujemy taką filozofią, że przez ostatnie 6 lat zrobiliśmy mnóstwo głupich rzeczy, które nas kosztowały czas i setki tysięcy złotych, co najmniej. Generalnie bardzo chętnie się dzielimy wiedzą, żebyście wy ich nie musieli popełniać i z chęcią się tym dzielę, więc tu macie do mnie kontakt. Gorąco was zachęcam, najbardziej was zachęcam do Face'a, bo chyba go najczęściej sprawdzam, ale go słabo widać, a nie, Face'a akurat widać dobrze. Tam jest też mój mail i moją intencją było, żebyście go widzieli, ale to chyba nie jest takie łatwe na tym projektorze. No więc generalnie bartłomiej.postek@fan-media, ale na Face'ie jak mnie zaprosicie, to ja tam wam odpowiem. To tak szybko. Dziękuję.